Wbiję sobie do GTA Online, a tu nagle 400 tysięcy dolarów Rockstar mi przelewa. Rockstar albo cheater, ale to chyba raczej Rockstar, bo też mi tam niektórzy mówili: ej Lucek, jest w GTA jakaś tam promocja i możesz dostać. Ej, no Kota się pojawił, ten się pojawił i pojawił się Hunter. Ten jest dobry, ale ja chciałbym przetestować Huntera, bo się pamiętam, nim podniecałem bardzo, jak testowałem na singlu. Ale uwaga! Mam, o kurde, mam jeszcze mniej niż myślałem. Udało mi się przed chwilą zrobić demolkę i wygrałem 35 tysięcy dolarów. Ja mam bardzo drogie samochody w garażu i warto by było je sprzedać, bo to najwyższy czas. Tak nimi nie jeżdżę, bo mało gram w GTA przez cheaterów właśnie. Zastanawiałem się nawet, czy tego filmu nie nagrać na PS4, żeby sobie tam pograć. No, tutaj mam taki drogi samochód, on nazywa się, on jest świetny, on jest zajebisty, XA21. Fajne opcje tuningowe, no i niesamowity dźwięk. No ale co, Hunter, bardziej użytkowy pojazd niż ten? No, na zloty to ja już nie pojeżdżę, bo jak wszyscy będą mieli XA21, to ja poronię łezkę. To jest mój ulubiony samochód, no, świetnie skręca, super przyspiesza i jest w ogóle super, ale wolę chyba go sprzedać i mieć Huntera, który będzie rozwalał wszystkich i wszystko, niż mieć samochód, który nawet nie ma pancerza. Zobaczymy, ile za niego szarpniemy. No, jestem ciekawy. Szacuję, że gdzieś koło 2 milionów będzie. 1,5 miliona. Dobrze, co my tu mamy? I co tu można drogo sprzedać? Ader? Nie wiem, tam Ader chyba za... O, jest! Banshee! Będziemy sprzedawać Banshee. Pożegnajmy się z Banshee. Widzimy je ostatni raz. Nie będę się już super ścigał, bo będę miał nieulepszone Banshee w wyścigach. Ale no to już powinniśmy szarpnąć za te 2 miliony. Chociaż w sumie samochód jako samochód, on dużo nie kosztuje chyba. Ze 100 tysięcy jakoś? Banshee takie zwykłe? Jakoś tak, to ze 100 albo 200 tysięcy, ale ulepszenie jego kosztuje dużo i same opcje tuningowe są niesamowicie drogie. Auto jest fajne, troszeczkę dupą zarzuca, ogólnie tutaj chodzi głównie o wygląd i prędkość maksymalną, która jest bardzo wysoka w tym aucie. No i super przyspiesza, tak? Tylko czasami tam bywają problemy z przyczepnością. Banshee, żegnamy i czekamy na Huntera. Czy Hunter okaże się dobry? Serio? Co? 500 000? No nie wierzę w to, najszybszy samochód w grze, 500 000. Dobra, trudno, jego możemy sprzedać. To nie jest takie auto... Znaczy fajne ono jest dobre do wallride'ów i różnych takich stuntów. No jest, mamy 2 miliony, o jest już fura podstawiona, mamy 2 miliony ten. Tylko jest to szybkie auto, mega stabilne. Jeśli ktoś ma, to nie żałuje. Naprawdę bardzo szybkie, jest to klasyk sportowy, 140 mil na budziku maksymalnie. Ja nie wiem, ile dokładnie na budziku, ale dosyć szybkie to auto jest. Można przetestować sobie w misji, jak Raszkowskiego ratujemy z więzienia i tam w pewnym momencie musimy zabrać na niego samochód. Dobra, spróbujemy o, 500 000, bardzo ładnie. Tyle co CCX Koenigsegg. Tutaj mam Retro Elegy, ale to mi tak szkoda tego Retro Elegy. Cheetaha Klasika, Infernusa Klasika mi szkoda. No szkoda mi tych wszystkich samochodów, które sobie tu zgromadziłem, no. No i ogarnijmy, co by tu można jeszcze sprzedać. O, tego sprzedajmy, ja nim nie lubię jeździć. To jest fajne auto z wyglądu, ale tak jakoś mnie zawsze denerwowało, że gdzieś tam się zahaczaliśmy jakieś krawężniki, jakieś takie pierdoły, bo jest to mega niski samochód. Fajny jest, no podoba mi się. To jest, on jest przerobiony w salonie Ubenego, dzięki czemu mam te fajne wydechy z tyłu. Jest troszeczkę chyba jeszcze poszerzony przez to. Także powinniśmy ogólnie szarpnąć, ja teraz na pewno ze 2 miliony, bo sam samochód kosztuje chyba z... Co? Chciałem sprzedać. Mi! Dobrze, trudno. Trudno, no. Hunter to jest jednak pojazd moim zdaniem ciekawy. I już go mam, warto go ulepszyć. Czy milion starczy mi na ulepszenia? No, ja myślę, że są duże szanse, że tak. Teraz już możemy sobie go wezwać. I mamy tutaj tak, ostrzał rakietowy i rakiety namierzające. Ostrzał rakietowy to wiecie co to jest, masakra. Ja nie spodziewałem się, że Huntera dodadzą jako pojazd, który będziemy mogli kupić. Jest to mega zwrotny śmigłowiec.
Niektórym chciałbym spróbować sobie zrobić łowcę głów, ale to za moment. Najpierw pojedziemy sobie zrobić tuning. Mam nadzieję, że ten milion mi starczy. Ostrzał rakietowy jest świetny. Nie mogę się doczekać łowcy głów. Naprawdę to będzie chyba niezła zabawa. Mamy jeszcze rakiety, którymi możemy strzelać ciągle, tak samo jak w Savage'u. No i mamy tu z przodu jeszcze działko. Nie wiem, czy ono jest wybuchowe. Ale nie możemy nim strzelać, jeśli jesteśmy pilotem, który pilotuje śmigłowiec. Musielibyśmy być strzelcem, tak? Czyli dodatkowym pilotem. Ostrzał rakietowy to jest coś absolutnie niesamowitego. To są normalnie wystrzelone, zwykłe rakiety, które mogą siać niezłe spuszcze. O, na przykład tu mamy sobie anihilatora. Sprawdźmy, czy on wytrzyma ten ostrzał. Oj, nie wytrzymał. Patrz, on tu hunterek, burżuazja. Wy też byście mieli huntera, gdybyście nie wydali kasy na bilet miesięczny. To byście mogli sobie kupić te jak to się mówi, busty, te szarki. I wtedy byście sobie ten. Zobaczmy. Pancerza kupimy sobie. System przeciwdziałania. No to co, flara. Cyk. I już 100 200, nie ma już. A silnik, możemy szybciej latać. Sterowność, on już jest mega sterowny. Oznaczenie, tu możemy sobie dodać jakieś oznaczenie. Dajmy sobie takie leśne moro. Lakierowanie, możemy dać w chromie, jak ktoś lubi. Możemy dać matowe kolorki. Kupiłeś śmigłowiec za 4 miliony, możesz sprzedać go za 1 700 000. Bomby! What? Serio? W śmigłowcu bomby? Bomby mamy w samolocie, który ma pionowzlot, ale bomby! I tutaj najlepsze bomby są wybuchowe, kasetowe, działają, już nie pamiętam jak to było, chyba na ludzi tam na jakimś obszarze można było fajnie pozabijać, ale wybuchowe, te podstawowe bomby mają największe pole rażenia. Kasetowe powinny mieć największe pole rażenia, ale wybuchowe są najlepsze, ale bomb się nie spodziewałem. Więc tak, normalnie mamy strzelecką wieżyczkę kaliber 50, ale możemy sobie z amunicją burzącą, czyli krótko mówiąc wybuchową amunicją. I wydałem na to prawie 500 000 na upgrade tego śmigłowca. I moim zdaniem to jest kozak teraz. Tylko potrzebowałbym jeszcze dodatkowego gracza, aby przetestować działko przednie. Ha! Dobrze, ciekawy jestem bomb. I żeby przetestować to wszystko, zróbmy sobie małe testy. Weźmy sobie właśnie łowcę głów. Przetestujmy. Bomby. Kurde, ale nie fajnie. Bomby mogą strzelać. A czekajcie, luk bombowy. A, jest. Ja mam jeszcze jeden taki samolocik, który... Czy miałem? Nie wiem, czy go nie sprzedałem czasem. Ale miałem taki samolocik z tym dopalaczem. On był fajny i myślałem, że uda mi się nauczyć bombardowania nim. Ale było to tak strasznie nieefektywne, że postanowiłem się nim jednak nie uczyć. Tak. Dobrze, spróbujmy tymi bombkami. Cyk. Uhu! Co jest? Skończyły mi się chyba rakietę. Zobaczmy. Nie, mam, tylko bombki mam. Tylko mi się zamknął ten luk, bo chyba się ustawiłem pod takim śmiesznym kątem. Okej, zawsze miałem z tym celem problem. Ostatnio nauczyłem się go zabijać, ale on jest trudny do trafienia. I teraz bombkami go próbowałem rozwalać, ale to nigdy nie było takie proste, bo... On jest tam trochę schowany. Fajnie słychać. Czekajcie, bo powinien tutaj kamerę... O właśnie. Do basenu, cyk. On jest tam tak w murku trochę schowany. Jezu! Nie da się tym myszką i klawiaturą ciężko. Okej, dalej. No i zdecydowanie lepiej. Jeszcze... Ale ciężko. Zaraz się sam rozwalę, jak to na dach spadnie. Pierwszy raz bombą zabiję ten cel, ale to jest takie... Ostrzał rakietowy. Tutaj mamy sobie samochód. I samochody, które mają te cele, są bardzo mocno opancerzone. Spróbujmy. Świetny cel! Ale fantastycznie!
No tak, może... O, shit, tam wjechał jakiś ciekawy samochód. No dobrze, spróbujmy teraz przycelować ładniej. No tak. Jeśli przycelujemy bardzo ładnie, mogę wam powiedzieć, że nie będzie problemu, aby zamordować te cele. A jeśli będziemy mieli dalej problem, no to naprowadzające rakietę. Jest to na pewno jeden z lepszych pojazdów, jakie możemy mieć w GTA. Oprócz samochodu rakietowego, tego Batmobila, tak? Dlatego, że on jest odporny na jedną rakietę. I mam jeszcze flary tutaj, jakby ktoś strzelił do nas z rakiety. Oczywiście są jeszcze snajpy, nie? Którymi możemy tam oberwać, ale to trzeba się troszeczkę natrafiać tą snajpą jednak, a tym śmigłowcem możemy bardzo szybko nawrócić na kogoś. Ostrzał rakietowy, z tego co zauważyłem, jest troszeczkę niecelny. I bardzo ciężko tak... Buzard jest troszeczkę bardziej stabilny w tym celowaniu, jeśli chodzi o celowanie z myszki. I nie jest to takie proste. Jest jeden gracz w sesji. Nie wiem, czy chce go atakować. Bidulka siedzi gdzieś tam w domu. Ale jest ten śmigłowiec mega, mega szybki. Jeszcze po ulepszeniu. Bardzo zwrotny. Czy wart swojej ceny? To trzeba by było sprawdzić gdzieś na multiku i powalczyć z innym graczem. Ale podejrzewam, że naprzeciwko Hydry to i tak wygrałaby Hydra na przykład. Jakby Hydrą latał dobry gracz. Także Hydra jest odpowiedzią na wszystko. Jak ktoś kupił Hydrę, to w zasadzie żadnego z tych nowych pojazdów nie powinien kupować. Bo wszystkie te nowe samoloty są... Są, bo są. Ale czy warto je kupować, żeby wygrywać w grze? Nie, nimi się nie będzie wygrywać. Nimi się po prostu będziemy dobrze bawić, bo to będzie coś nowego. Jakiś nowy pojazd do wykorzystania, nie? A zwłaszcza te rakietki... Dużo ich leci naraz, ale chyba nie są zbyt celne. A czy tak mi się może wydawać, bo tym śmigłowcem naprawdę bardzo ciężko jest nacelować. Bardzo duża czułość jest kontrolera w tym wypadku. A spróbuję właśnie spróbuję na padzie. Na padzie powinno być chyba lepiej, bo da się tą gałką łatwiej tutaj ustawić. Swego czasu dużo na Buzardzie trenowałem sobie strzelanie z pada. No ale jednak przełączyłem się na myszkę i klawiaturę, bo było łatwiej. Nie, jest nim ciężko się tak ustawić ładnie na jakiś pojazd, przycelować, nawet na takie statyczne w ruchu mogłoby być, nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Ale da się tak mniej więcej skoncentrować ten atak. No myślę, że to kwestia wprawy. Hunter jest na pewno ciekawszym pojazdem niż, jak się nazywa, Starling chyba się nazywał, ten bombardowy taki samolot. Ja go miałem, ale... No właśnie. Dobra, tu mamy na przykład radiowóz policyjny. Spróbujmy go zbombardować z zwykłej kamery. Hop. Ej, oberwał! I tutaj jest fajne to, że możemy sobie zawisnąć gdzieś w powietrzu. I wcale nie musimy. Centralnie! Dobra, spróbujmy czegoś trudniejszego. Mamy tu śmigłowiec policyjny. Spróbujmy go zbombardować. O, ciężko. No, tu jest inna sprawa, bo musimy nad nim wzlecieć jakby. Chyba były milimetry. Chyba były milimetry. Mój śmigłowiec na pewno ma... O, chyba też były milimetry. Mój śmigłowiec na pewno ma... Weźmy sobie to nagrywajmy, bo ja czuję, że go zaraz zestrzelę. Serio? Nie no, wyczucie mam jak u dziewczyny. Kurczę. Ja czuję, że go teraz zestrzelę. Pyk! Z tego co kojarzę, naprawa tych pojazdów super duper kosztuje gdzieś... Zniknął z mapki! Zniszczyłem go! Bombką! Haha! Kurde, ten śmigłowiec znosi złote jajka. Ej! Ale oczywiście, jeśli byśmy chcieli niszczyć te śmigłowce szybciej, raz, że mamy rakiety namierzające, dwa, że mamy ostrzał rakietowy. Spróbujmy z tego ostrzału rakietowego śmigłowiec cyknąć. Dawaj go. Kończy mi się ten śmigłowiec niestety, już paliwa zabrakło, musimy lądować awaryjnie. Także widzicie, obława policyjna niestety skutecznie może nasze tutaj wyczyny ukrócić. Dobrze, mam okazję przetestować działko. Czy to, jak to lata? Kamera uzbrojenia.
ty, bo my możemy tym strzelać. O shit, ale to próbuję. Patrzcie, strzelam przez chwilę, cyk. I cyk, możemy się przełączyć i cyk, strzelać w ten sposób. O kurwa, to ma chyba większy zasięg niż ten. Niż Valkyria? Co? Czekaj, czekaj, bo... Uwaga? Nie, chyba... Ciężko ogarnąć, ale kurczę... Wydaje mi się, że... Trzeba było to... No nie, nie, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że Valkyria nie miała aż takiego zasięgu. O, ciężko mi powiedzieć teraz, bo nie strzelałem dawno z działka Valkyrii. Ale ziom. No patrz, co się dzieje. Przecież może ja... Kurde, nie wiem, zgłupiałem to. Patrz, tam ten budynek sięgnął. Gdzie ten budynek jest? 100 km dalej. Nie, no niedaleko, ale kurczę, w szoku jestem. No jak to tak? Tu bombardowanie, zobaczcie. Ale beka. I co, możemy sobie tu przybliżyć widok? Wo-shit! Wo-shit! Ale beka. Czekaj, śmigowiec tam z tyłu. Nie mogę się patrzeć do tyłu tym działkiem. Tak 180 stopni mamy widok, nie? Jakby. Do góry też tak nie bardzo. Ale i tak szok! Tu na ostrzał, wiecie, z góry. Ja pierdzielę, weź ty teraz patrz, masz rakiety naprowadzające, pilot, jednocześnie masz ziomka, który strzela ci z działka. Cokolwiek, ktokolwiek by do tego nie podleciał. Jeszcze kuźwa flary są przecież przeciwrakietowe. Jeszcze jak ogarniasz dobrego pilota, który da radę uciec przed snajpą, to masz kurde, prawie że nie do zniszczenia pojazd, no jeśli oczywiście dobrze zgrani gracze są. No jeśli na sesji nie ma hydry. Nie no, hydrę może bym dał radę tym zestrzelić. Chociaż to działko na pewno ma mniejszy zasięg niż hydra, no i wiadomo, nie ma takiego FPS-a, tak? Jak hydra. Ale wow! Wow! No i naprawa tego dziadostwa kosztuje tylko 1000 dolarów. Kurde! Moim zdaniem taki sam FPS jest jak w tym, jak w Valkyrii, ale zasięg... Nie wiem, jak na moje, wydaje się troszeczkę większy chyba. No to musicie wy stwierdzić, bo... No patrzcie, tutaj rakiety lecą. Jeszcze można włączyć ostrzał rakietowy. Jeszcze dodatkowo śmigowiec ma bomby, które... Taki czas umilać jest bardziej niż to warte jest jakiegoś grzechu, daj spokój. Ale ogólnie szok, zobacz jaki tu rozpierdziel, co się tu dzieje. Ja napierdzielę, wiedziałem, że jak ten śmigowiec wejdzie do GTA, to będzie, kurczę, koniec z gry. To będzie totalne OP. Widzimy, że tutaj brakowało mi zasięgu, ale... Ciekawe, czy są tu limitowane bombki. Zresztą to nie ma znaczenia, kurde. Zanim my wszystkie bombki wystrzelamy, to już żadnego gracza nie będzie na sesji. Ani żadnego przeciwnika. Ej, to można wykorzystywać do tych misji. Ja pierdzielę. Ale zobaczcie, troszeczkę tutaj polataliśmy, gdzieś tam troszeczkę dotknęliśmy czegoś. Postrzelali do nas z karabinków i śmigowiec się dymi. A dwie rakiety może wytrzymać normalnie, nie? Kurde. Do zabawy z policją spoko. Ale jak zaczyna nas gonić więcej policji i atakować wszystko dookoła, no to ciężko. Może się okazać, że jednak za słabo będzie. No nie wiem, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym śmigłowcu, jak dla mnie, kurde, rakieta. Dosłownie. Opłacało się sprzedać te samochody, którymi nie jeździłem już od jakiegoś czasu, żeby testować ten śmigowiec. Okej, już padamy powoli, także widzicie, wcale tutaj pancerz nie jest jakiś fantastyczny. Wow, zapraszam was na kolejne odcinki z GTA. Trzymajcie się, na razie. Pff. Pa, pa.